Update 2.0 i dodatek Phantom Liberty już w grze, zatem możemy wrócić do buildów. Na tę okazję przygotowałem coś specjalnego. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na film z buildem Songbird. Zanim jeszcze zaczniemy, to muszę Was ostrzec. Film może zawierać lekkie spoilery, chociaż zgaduję, że spora część z Was już przeszła dodatek, ale o części spoilerowej będę informował w trakcie, będzie ona dopiero pod koniec filmu. Generalnie, aby build był w pełni funkcjonalny, konieczne jest przejście całej fabuły dodatku i wybranie jednej konkretnej ścieżki w zadaniu Dzień Próby. Ale bez tego jednego elementu build też będzie działał, także na spokojnie. Po prostu ten element jest wymagany, aby móc nazywać ten build buildem Songbird. Główne założenia buildu to oczywiście hakowanie i działanie raczej z ukrycia. Songbird była w końcu jedną z netrunnerów, którzy preferują raczej cichy styl walki. Poza hakami dodamy do buildu także jakieś bronie smart, aby można było się bronić w ostateczności, gdyby jakaś akcja poszła nie tak. Głównym rdzeniem pozostanie jednak hakowanie i zupełnie nowa rzecz wprowadzona w aktualizacji 2.0, czyli kolejka haków, która pozwala, jak sama nazwa wskazuje, zakolejkować kilka haków naraz, dzięki czemu odpalają się na przeciwnikach jeden po drugim, bez konieczności czekania na wgranie kolejnych demonów. Co więcej, ważną sprawą będzie też perk przetaktowujący nasz cyberdeck, co w rezultacie sprawi, że nigdy nie doświadczymy blokady po wyczerpaniu pamięci cyberdecku, bo nasze HP zostanie zamienione w dodatkowe RAM. Pozostałymi perkami, jakie obejmuje ten build, pamięć RAM będzie się regenerować tak szybko, że praktycznie da to efekt nieskończonej pętli hakowania. Ale przejdźmy już do sedna. Zacznijmy od drzewka umiejętności. Jak wiadomo, po aktualizacji 2.0 wszystko się zmieniło, dlatego perki wymagają nieco więcej wyjaśnienia. Zacznijmy od tego, co musicie wymaksować. Oczywistą rzeczą jest, że konieczne jest wbicie 20 poziomu inteligencji, aby maksymalnie wykorzystać potencjał hakowania. Wrzucacie w to drzewko wszystkie punkty, jakie macie, żeby jak najszybciej dostać się do głównych perków z dwóch pierwszych kolumn. Pierwsza z kolumn, ta po lewej, odblokowuje nam kolejkę haków, dodaje maksymalny RAM, zmniejsza ilość RAMu, jaki kosztują haki oraz zwiększa prędkość uploadu demonów na konkretnych miejscach w kolejce. Środkowa kolumna natomiast daje nam dostęp do przetaktowania cyberdecku, więc od teraz będziemy mogli odpalić w cyberdecku tryb overclock, który przez określony czas umożliwi zamienienie HP na dodatkowy RAM. Poza tym zwiększa regenerację RAMu i zwiększa damage od haków bojowych, jeśli przeciwnik jest już pod wpływem jakiegoś haka kontroli. Dlatego jeśli zastanawialiście się, czy kolejność uploadowanych haków w kolejce ma jakieś znaczenie, to ma i to spore. Doskonale udowadniają to pozostałe haki dookoła kolumn. Głównym sprawcą potęgi tego haka jest dokładnie ten tutaj perk, który odnawia aż 80% ilości RAMu, którą kosztowały haki, które nie zdążyły się wgrać, bo przeciwnik zdążył zginąć od wcześniejszych demonów w kolejce. Perk wyżej dodaje 25% prędkości regeneracji RAMu za każdy hak w kolejce, więc najlepiej za każdym razem uploadować maksymalną ilość haków do kolejki, aby mieć aż 100% bonusowego tempa regeneracji RAMu. Perk wyżej pozwoli szybciej wgrać pierwszy hak, gdy w kolejce są przynajmniej dwa haki. Jeśli chodzi natomiast o pomniejsze perki otaczające środkową kolumnę, to lećmy od dołu. Maksymalnie 35% redukcji kosztu RAMu w zależności od odległości, w jakiej znajdujemy się od przeciwnika. Oczywiście im bliżej jesteśmy, tym mniejszy koszt haków. Obok zmniejszenie poziomu wykrywalności i zwiększenie czasu trwania haków kontroli, ale to przy perkach wyżej zaczyna się prawdziwa magia. Zmniejszony koszt haków bojowych za każdy wgrany hak kontroli i te wszystkie inne pozostałe kategorie. Regenerowanie 25% ilości RAMu, które kosztowały haki wgrane w przeciwnika po zabiciu go hakiem bojowym. Zwiększanie damage'u haków w zależności od tego, jak niskie jest nasze zdrowie podczas przetaktowania cyberdecku, a jak wiadomo, wtedy haki można wgrywać kosztem HP, więc HP będzie się zmniejszać, ale pozostałe perki dodają ogromne poziomy regeneracji HP dzięki wgrywaniu haków, więc robi się z tego przepotężne perpetuum mobile, które jest po prostu nie do zatrzymania. No i wisienką na torcie będzie główny perk w tej kolumnie, dzięki któremu podczas włączonego przetaktowania jest 50% szans, że haki wgrane jednemu przeciwnikowi przeniosą się też na kolejnego wroga. W dalszej części filmu pokażę Wam, jak wygląda to wszystko podczas gry, ale omówię jeszcze szybko pozostałe drzewka i perki. Ostatnia kolumna w drzewku inteligencji jest czysto pod bronie smart, więc jeśli nie chcecie ich używać, to nie musicie nawet wykupować tych perków, chociaż zalecam w nie zainwestować, bo jest tu kilka perków, które również dodają RAM w cyberdecku za każdego przeciwnika zabitego z broni smart, więc dodatkowo nakręcają build netrunnera. Jeśli chodzi o jeden z najważniejszych elementów tego buildu, czyli o kombo kolejki haków, to wygląda ono następująco. Pierwszy wgrywamy szok dźwiękowy, kolejno wypalenie synaps, a następnie zwarcie i cokolwiek tam macie innego. Najbardziej kluczowe są tutaj dwa pierwsze
haki, dzięki temu otrzymamy najszybszy czas wgrywania, najmniejszy koszt ramu oraz najwięcej zwróconej pamięci po zabiciu przeciwnika. W drzewku budowy ciała bierzemy totalne minimum, więc wystarczy wbić tu jedynie czwarty poziom i wykupić po prostu cztery perki na samym środku, które trochę wesprą nasze HP i leczenie. Oczywiście każdy dodatkowy punkt atrybutu zainwestowany w budowę ciała zwiększa też maksymalnie zdrowie postaci, więc jeśli tylko będziecie mieli wolne punkty atrybutów, to śmiało możecie je tutaj dodać. Ale wydaje mi się, że będziecie raczej woleli przeznaczyć je na inne drzewko, na przykład na zdolności techniczne, dzięki którym zmniejszą się cooldowny na inhalatorach oraz zwiększy się poziom tolerancji wszczepów, dzięki czemu będziemy mogli zamontować więcej implantów wspomagających build Netrunnera. Najbardziej zależy nam tu na głównych perkach, ale jeśli uznacie któryś z pomniejszych przydatny, to bierzcie, bo na pewno jakieś wolne punkty wam zostaną. Oczywiście w zdolnościach technicznych wbijamy 15 poziom, taki w zupełności wystarczy, górne perki nie są w tym przypadku warte wydania kolejnych 5 punktów atrybutu. Warte jest natomiast wbicie 20 poziomu w refleksie, bo dzięki jednemu z górnych perków nigdy nie będziecie musieli przeładowywać SMG Smart, bo amunicja będzie się automatycznie uzupełniać, gdy broń będzie w kaburze. Więc jeśli weźmiecie jakieś dwa pistolety maszynowe Smart, to wystarczy, że będziecie wymieniać za każdym razem, gdy w magazynku nie będzie pocisków, dzięki temu będziecie mieli praktycznie nieskończoną pojemność magazynków. Możecie wykupić też jakieś ślizgi i prędkość ruchu wedle własnego uznania. Pozostałe punkty atrybutów i atutów możecie wpakować na przykład w opanowanie, które przyda się, jeśli oprócz hakowania i SMG Smart będziecie chcieli mieć jeszcze, dajmy na to, jakiś pistolet z tłumikiem, ewentualnie nóż do rzucania. Jeśli chcecie, to możecie również dodać sobie perki dodające finishery dla monostruny, to samo w drzewku relika, ale nie jest to konieczne, a wręcz powiedziałbym, że jest to zbędne, bo build i tak będzie już absolutnie OP. Jeśli chodzi o inne perki relika, to możecie wziąć te dolne, kamuflaż i pokazywanie słabych punktów przeciwników. Mogą się nieraz przydać, gdy już dojdzie do starcia i konieczne będzie strzelanie. Zerknijmy też szybko na bronie, będą to jedynie propozycje. Finalnie dodajcie do ekwipunku takie bronie, jakie wam będą pasować. Pierwszy będzie ikoniczny pistolet Smart Prokuratorka albo Crime Stopper, który otrzymujemy za wykonanie zadania z ciężkim sercem The Heavy Hearts, gdzie musimy skasować zeznania Michaela. Jego specjalną zdolnością jest to, że strzały mają szansę na wyłączenie cyberkończyn przeciwnika, przez to staje się on bardziej podatny na obrażenia krytyczne. Kolejną propozycją będzie któryś z dwóch pistoletów maszynowych Smart. Wybierzcie albo pistolet Sulimov, który dostajemy za wykonanie zadania Ranny Lee z miejskiej dżungli Spy in the Jungle, który zwiększa szansę na trafienia krytyczne im dłużej strzelamy z niego ciągiem. Lub weźcie pistolet Chase Peak, który można otrzymać za darmo za połączenie swojego konta Prime Gaming z wykupioną tam subskrypcją. Okres próbny też się liczy. Można dodać też jakiś zwykły pistolet z tłumikiem, najlepszy będzie chyba ikoniczny jej wysokość, który otrzymujemy wraz z postępem fabuły Widma Wolności, który zapewnia trafienie w przeciwnika, gdy mamy aktywny kamuflaż, a trafienie w głowę zapewnia dodatkowe obrażenia od trafień krytycznych. No i przyszła pora na wszczepy. Najważniejsze kategorie to oczywiście kora czołowa i system, poniekąd też ręce i oczy. Najbardziej zależy nam na jak największej ilości ramu, dlatego w korze czołowej umieszczamy najlepsze dostępne do waszej dyspozycji wszczepy. Sprawdzi się tu na przykład pamięć operacyjna, relokator ramu i pamięć podręczna. Twarzy montujemy najlepiej Kiroshi The Oracle, dzięki którym możemy wykrywać przeciwników przez ściany, dają 10-krotne przybliżenie oraz co najważniejsze regenerują pamięć ram po zlikwidowaniu przeciwnika. W rękach jakikolwiek Smart Link, by móc używać broni Smart, w szkielecie wszystko co daje jak najwięcej pancerza w razie bezpośredniego starcia, w układzie krwionośny możemy zamontować pompę krwi i biomonitor, dzięki temu nie będziemy musieli martwić się już o używanie inhalatorów, bo system będzie nas leczył automatycznie i to za każdym razem, gdy nasze zdrowie spadnie poniżej 35%. Co ważne, nie będzie się wyświetlać animacja leczenia, więc nie będzie trzeba przerywać walki. No i przechodzimy do najważniejszego elementu, dzięki któremu wszystko w tym buildzie będzie możliwe, czyli cyberdeku. W zwyczajnej netrunnerskiej wersji można dodać na przykład Raven Microcyber, Netwatch Netdriver albo jakiegoś Militech Paralina, ale i tu uwaga, bo zaczynamy wkraczać na teren spoilerów, bo będę tłumaczył, na czym polega element, dzięki któremu możemy nazywać ten build buildem Songbird. Więc jeśli taka wersja buildu wam wystarczy, to możecie śmiało przewinąć do minuty, która wyświetla wam się na ekranie, aby zobaczyć efektywność buildu w grze. A teraz zabierzmy się za robotę. Aby wykorzystać pełen potencjał buildu Songbird, konieczne jest wybranie konkretnej ścieżki w fabule Widma Wolności. Dzięki temu uzyskamy dostęp do potężnego cyberdeku z hakiem uploadującym demony Blackwalla na przeciwników. Gdy udamy się z Reedem i Alex na spotkanie z Hansenem pod przykrywką, zostanie przed nami postawiony wybór. Zdradzenie Songbird albo zdradzenie Reeda. Aby móc zdobyć niezbędny element do tego buildu, konieczne jest zdradzenie Songbird. Dzięki temu dalszą część gry przejdziemy razem z Reedem, a z Songbird spotkamy się ponownie dopiero w rdzeniu Cynosure. Konieczne jest też zadzwonienie do Mr. Hensa, gdy Reed poprosi Vi o znalezienie jakiegoś dobrego netrunnera. Będziemy musieli zapłacić Hensowi 15 000 euro dolarów, później udamy się do Kabuki, gdzie netrunnerką okaże się ta sama kobieta, która na początku podstawki dawała nam prezent od T-Bag. Musimy zgodzić się i pomóc, a następnie możemy kontynuować misję.
Gdy już dostaniemy się do sterowni, będziemy musieli bardzo uważać na Cerbera sterowanego przez sztuczną inteligencję, który w każdym momencie może nas dopaść. Naszym zadaniem będzie wyłączenie kilku systemów w konkretnych pomieszczeniach, jednak nas obchodzi jedynie jeden z nich. Gdy znajdziemy się mniej więcej w głównym holu, musimy wejść do pokoju ekstremalnego prototypowania, gdzie wyświetla się wspomnienie Songbird uderzającej o szybę. Jeśli macie wystarczającą ilość punktów atrybutów inteligencji, możecie automatycznie schakować zamek i wejść do środka. Jeśli nie macie takiej możliwości, po prostu wpiszcie kod 714212, no i po wejściu do środka zabieramy schemat na Cyberdeck Militech Kanto MK6. Kawałek dalej w tej sekwencji znajdziecie też schemat strzelby z pociskami Blackwalla, ale że można stworzyć tylko jedną z tych rzeczy, skupię się jedynie na Cyberdecku. Teraz musicie przejść do końca gry, zebrać komponent systemu behawioralnego Cerberusa i to tak naprawdę tyle na ten moment. Po endingu Phantom Liberty i po wyjściu z mieszkania V otrzymamy tajemniczego SMS-a. Musimy znowu udać się do Yoko w Kabuki, która pomoże nam odkodować system behawioralny Cerberusa. Gdy już to zrobi, będziemy mogli bez problemu wytworzyć Cyberdeck Militech Kanto MK6, a wraz z nim unikalny hak, którego nie da się zdobyć nigdzie indziej. Po zhakowaniu nim przeciwnika zostaje on zaatakowany przez AI zza Blackwalla, które natychmiast zabijają każdego przeciwnika i mogą rozprzestrzenić się na 5 wrogów w pobliżu. Hak zadaje kolosalne obrażenia i żaden przeciwnik nie jest w stanie przeżyć aż takiego damage'a. Dodatkowo wygląda to mega fajnie, bo za każdym razem odpala się animacja pochłaniania przeciwnika przez AI. Dlatego też perfekcyjnie łączy się to z koncepcją buildu Songbird, bo jak zapewne wiecie, ona również korzystała z siły Blackwalla. Fajną sprawą jest też to, że z Cyberdecku co jakiś czas odzywa się jakiś mroczny głos AI komentujący nasze akcje. Szczepy i bronie załadowane, możemy zatem zaczynać zabawę. Przed wami gotowy build netrunnerki Songbird. W tym filmie byłoby to już wszystko. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak podoba wam się ten build i czy wypróbujecie go na swojej postaci. W opisie znajdziecie linka do oficjalnego planera buildów z gotowym buildem Songbird. A jeśli ten odcinek wam się spodobał i chcielibyście zobaczyć więcej buildów na moim kanale, zostawcie lajka i subskrypcję, a ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!